9 kwietnia nadburzańskie Łęgi po raz kolejny stały się areną lekkoatletycznych zmagań młodzieży z terenu powiatu ostrowskiego. 33 drużyny wystartowały w sztafetowych biegach przełajowych o Puchar Starosty Ostrowskiego. W zawodach udział wzięli reprezentanci szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Dziewczęta zmierzyły się na dystansie 800 metrów. Na tym samym odcinku wystartowali również chłopcy ze szkół podstawowych, natomiast na 1000 metrów pobiegły sztafety chłopców ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Sztafetowe biegi łączą w sobie to, co w rywalizacji sportowej jest najważniejsze – umiejętności poszczególnych biegaczy, indywidualną pracę oraz dbałość o dobro i osiągnięcia zespołu. Lekkoatletów dopingował starosta ostrowski Zbigniew Kamiński. Wyniki zawodów przedstawiają się następująco. W kategorii szkoły podstawowe dziewczęta miejsce pierwsze zajęła szkoła podstawowa nr 2 w Mokini Górnej. W kategorii szkoły podstawowe chłopcy miejsce pierwsze zajęła szkoła podstawowa Stary Luboteń. W kategorii gimnazja dziewczęta miejsce pierwsze zajęło gimnazjum publiczne nr 2 w Mokini Górnej. W kategorii gimnazja chłopcy miejsce pierwsze zajęło gimnazjum publiczne w Andrzejewie. Szkoły ponadgimnazjalne dziewczęta miejsce pierwsze zajął zespół szkół nr 1 w Ostrowie Mazowieckiej. Szkoły ponadgimnazjalne chłopcy, miejsce pierwsze, zespół szkół nr 1 w Ostrowie Mazowieckiej. Medale oraz dyplomy zwycięzcom wręczali przewodniczący Rady Powiatu w Ostrowie Mazowieckiej Dariusz Rafalik oraz wójt gminy Mokinia Górna Bożena Kordek. Klasyfikacja końcowa imprezy będzie brana pod uwagę w 16. Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych 2014-2015 oraz w 17. Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 2014-2015.